A teraz jednou rękou dopředu a druhou do tyłu. Naprzemiennie. Świetnie, Bartek, chłopie. Tak trzymaj. Piotruś, powiedziałem na przemian. Staram się. Dobra, wystarczy. Chodźcie na rzuty karne. Dawaj, Piotrek, na bramkę. Który strzela pierwszy? Dobra. Wow. Ej, ucieczka. Dobra. Może się bać. Piotrek, tłuszcz! Fajt łapa! Nawet piłki giełki złapa! Gdzie jest dorosły? Gdzie jest dorosły? Gdzie jest reakcja nauczyciela? Dość, wystarczy tego. 20 karnych okrążeń, raz. Być może on jest kozłem ofiarnym w tej klasie. I być może były takie sytuacje, że on stojąc na tej bramce na przykład dostawał w głowę. Tam zauważ, że też jest taka sytuacja, że któryś z tych chłopców nie trafia nawet w światło bramki. Nikt go nie wyśmiewa. Nikt go nie komentuje. Natomiast... Ale wyśmiewają, tak. Że a jeszcze wcześniej Bartek, dobrze, Bartek, dobrze. Bartek. A... I na urodzinach też był Bartek. To jest ten sam Bartek. Okej, okay, rzeczywiście nie zauważyłam Bartek. Tego. Ale wiesz, mam wrażenie, nie wiem czy zauważyłaś, jeszcze jeden motyw. Czerwonej bluzy. Lęk Piotrusia przed czerwonym kolorem, przed czerwoną kurtką pana od WF-u. Ale gdzie był pan od WF-u w tej pierwszej sytuacji? Nie, że też była osoba, być może pracownik tej sali zabaw, w czerwonej bluzie. Pamiętasz to, czy chcesz to zobaczyć? Okej. Okay. Miałaś rację, że tu coś się zadziało takiego. Popatrz, zaczął się drapać wtedy. Mhm. Jeszcze w czerwonym kolorze całej sali. Czyli jakby lęk przed czerwonym kolorem, który może się tu pojawić. Pan od WF-u też w czerwonej bluzie, więc może mu się to kojarzyć z panem od WF-u. W ogóle z mężczyznami, tak? Też mi się drapanie kojarzy z zaczerwienioną skórą. Mhm. I wiesz, relacja pomiędzy czerwonym kolorem, a tym, że wiesz, być może chłopiec ma pokrzywki na przykład. Więcej niż 80-90% pokrzywek to jest pochodzenia z psychiki. Mhm. A nie jednak z alergii.